W dzisiejszym odcinku IT Morning. Poglądamy sobie logi, porażka Case Study i zmiany. Zaczynamy. Cześć! Witam wszystkich nowych oglądających. W zeszłym tygodniu było For Developers i byłem na LDI, czyli Luberskich Dniach Informatyki. Wiem, że parę osób nowych dołączyło, więc witam Was na moich kanale. Jest to kanał, w którym ogólnie dyskutuję różne ciekawe artykuły ze świata IT. Nie ograniczam się do testowania, nie ograniczam się do deweloperki, rozmawiamy o Agile'u. Z reguły forma jest dwa artykuły w ciągu, na dzień, jeden miękki, jeden twardy. Nie ma odcinków święta, nie ma odcinków weekendy, więc w porze ciało nie będzie odcinku i także nie będzie odcinku po bożym ciele. Zrobimy wtedy rerun debaty. O czym sobie porozmawiamy na zakończenie dzisiejszego dnia. Czy musicie oglądać wszystkie odcinki po kolei? Nie musicie. Odcinki nie są powiązane ze sobą w żaden sposób fabularnie, więc jeśli coś przeoczycie, to najwyżej przeoczycie jakiś, jakiś mój wątek z mojego życia, ale to nie o to chodzi. Więc nie czujcie się zobowiązani, że jeśli nie obejrzeliście jakiegoś odcinku, to nie ma sensu dalej oglądać. To jest po prostu na jeden dzień. Zaczynamy. Naszym pierwszym artykułem na dziś jest ciekawa dyskusja o logach i observability. Yy, autorzy, autor wprowadza temat kanonicznych logów. Przyznam się szczerze, potrzebowałem chwilę, żeby zrozumieć o co mu chodzi. Myślałem, że to jest jakieś inne podejście do logowania i może to jest inne podejście, ale w większości wypadków um, jakoś mi się wydaje, że więcej rzeczy widziałem w ten sposób, który jest jako konieczny. O co chodzi? Autor opisuje, że przykładowy log wygląda mniej więcej tak. Request Starter, User Authenticated, Rate grant, Changing Created, Request Finished. Sam czasami piszę takie logi. Na przykład, mój program, który służy do zarządzania z sprzeczami tutaj ma tego typu informacje. Zgadza się z tym, ale to nie zawsze. Z reguły yy, to są informacje na poziomie, hmm, nazwijmy to info, czyli te rzeczy, które chcę, żeby były zawsze dostępne. Jakieś już rzeczy, ala krytyczne i tak dalej. Te już tam już mam takie bardziej rozpisane. W sensie. To co autor proponuje, to, że powinniśmy mieć taką rzecz i że po prostu powinniśmy mieć jaki URL się zaczął, wnek, jaki, był ten request ID. Um, no oczywiście trzeba być pewnym, bo na przykład user ID jest OK, ale by się też pojawił user password, tak dalej, to byłoby niebezpieczne. W sumie to jest fajne, bo to nam już bardzo ułatwia przeszukiwanie. I tak naprawdę rozumiem, że o to mi chodzi o te canonicale. Dalej artykuł. Ja to nazywa chyba strukturet i później tam jeszcze idzie dalej. Dalej artykuł pokazuje jak oni to robią i jak na przykład korzystają z różnych queries do szybkiego wyszukiwania informacji dzięki temu. No i tutaj jest dużo takich zasad jak tym zarządzali, jak właśnie ustawiają te rzeczy i później właśnie widzimy fajne rzeczy jak zaczynają wykorzystywać to wszystko do przeszukiwania wyników w logach. Autor pokazuje tutaj jak właśnie mają tutaj zbudowane. I ogólnie pomysł mi się bardzo spodobał. Wiele z tych rzeczy już widziałem, bo po prostu u mnie w poprzednich projektach się używało tego, i nigdy nie wiedziałem, że to, się jakoś, że to nie jest taki standardowy sposób logowania. Ale bardzo super rzecz, jeśli bawicie się z logami, warto na to popatrzeć. Drugi temat to jest bardzo ciekawy artykuł. Niestety nie pamiętam, kto mi go podesłał, wiem, że go ktoś mi podesłał. Wydaje mi się, że Marta Firley ale nie jestem na 100% pewien. Jest to dyskusja na temat yy, no, w pewnym sensie retrospektywy, którą robił Jakub Grant yy, na temat jego startupu i jak upadł. Bo przyznajmy się szczerze, my słyszymy bardzo dużo sukces stories, ale to jest jak ze wszystkim. Nie widać ile jest tych wszystkich sukcesów względem porażek. Że tak naprawdę, że to jest po prostu jeden nam tysiąc, jak nie więcej odnosi sukces. Nie, yy, przyznam się szczerze, takie wchodzenie w ten rynek, patrząc co się dzieje, pomogło bardzo zrozumieć, jakie to są czasy, że to, co mi się często wydawało, że to są szybkie startupy, które w 2-3 lata się rozwinęły, bardzo często okazuje się, że to są projekty, które tak naprawdę na jakimś wolnym ogniu robiły się przez lata i po prostu nagle wystrzeliły, że nagle znalazły swój czas. Nie będę analizował tej całego artykułu, bo to jest bardzo fajna historia, którą autor opisał. Zaczynając od projektu i pomysł, co robili? W dużym skrócie, bota, który miał cię rekrutować. Czyli po prostu pisałeś do bota, bot z tobą rozmawiał i decydował, gdzie powinieneś pójść i tak dalej. My coś podobnego, ja pamiętam, że jak odchodziłem z Objectivity, jedna z firm, którą na proces jakieś własne, wewnętrzne, podobnego bota projektowała i potrzebowali pomoc w automatyzacji, ale to nie byli oni. I tutaj się okazuje, pomysł super, pomysł się podobał. Ale to, co ich było największym problemem, zasady rynku. Dlaczego? Bo na rynku tak naprawdę dominuje Pracuj.pl i ich API'e, oraz kolejną konkurencją jest HRLink, z którym miałem do czynienia i bardzo nie lubię ich narzędzia. I chodzi o to, że praktycznie wiele firm ma zbudowane procesy wokół tych narzędzi. Przyznam się szczerze, nie jako osoba, która odpowiada za architekturę. Proces zbudowany wokół narzędzia, czyli to narzędzie powinno być do procesu, ale na no, z drugiej strony dochodzimy. Chyba wy to słyszycie, bo na dworze u mnie jakiś pies właśnie ujada. Yy, mamy tutaj narzędzie dostosowane do procesu, znaczy proces dostosowany narzędzia, bo niestety w tym wypadku no, to jest narzędzie zewnętrzne i albo go używasz, albo nie istniejesz. I problem jest taki, że ich rzecz nie pracowywała się w ten proces. Yy, firma właśnie ta, która miała to narzędzie, jak chcieli z nim gadać, to okazało się, że oni właśnie kupują jakąś własną firmę pod to. Więc chcieli się odezwać do ich konkurencji, czyli Herlinga. I tu się okazało, że Herling może i był zainteresowany, ale był inny problem. Herling zrobił właśnie ogromny zakup i, i nie chciał podejmować jakiejś bardzo ryzykownej inwestycji w tym temacie. Um, no. I jak przeczytacie sobie ten artykuł, dużo tam wychodzi. Po pierwsze, mieli pomysł i mieli fajny pomysł, ale no, nie do końca rozoznali rynek. I druga rzecz, która się wydarzyła, no oni sam przyznają, że timing jest kluczem, że po prostu w paru rzeczach byli przed swoim czasem, a w paru rzeczach po prostu, no pewne inne rzeczy się nie zgadzały. To wszystko pokazuje, jak dużo jest potrzebne szczęścia, bo no na timing nie popracujesz. Wiadomo, ja bym jeszcze powiedział, że to jest coś, co się też bardzo często przejawia w tych wszystkich różnych książkach o startupie, że trzeba wiedzieć, kiedy zrobić pivot i wydaje mi się, że oni za długo czytali z jakimś pomysłem, że za bardzo uwierzyli w pomysł i nie próbowali się dostosować do rynku do sytuacji, za długo ich to zajęło. Ale no ja nie jestem ekspertem, więc to jest takie moje własne przemyślenia. Polecam, bo historii takich nieudanych startupów jest mało. A podejrzewam, że jest o wiele więcej. I to nie jest taka historia, którą można powiedzieć: "A jego gościu zjebał, po prostu był idiotą", tylko po prostu faktycznie Wiele różnych decyzji w różnych momentach, które złożyło się na tym, że w danym momencie były dobre, a niekoniecznie z perspektywy czasu takie się okazały. Okej, okay. przerzućmy teraz kamerę na mnie. Jutro zaczyna się konkurs. Po pierwsze, mamy kubki. Pokażę wam. Kubek ma logo z obu stron, czyli nieważne czy jesteście leworęczni czy praworęczni. Będziecie mieli logo. I nawet powiem logo jest tak zrobione, że jest z waszej strony zawsze poprawne. Nie wiem, czy to jest... No tak, tak. To jest zawsze poprawnie względem was. To jest super. Jest to kubek od autorki, która robiła kubki dla łuczniczki, jak widzicie. Kubki wyglądają praktycznie identycznie, bo to jest ta sama seria. że się dało mi do wyboru inne, ale przyznam się szczerze, ten kubek mi naprawdę się spodobał. Plus wiemy, że jest to dobry kubek. Ja ten kubek używam, bo ja byłem na w 2019 w październiku albo listopadzie. Więc jak widzicie, ten kubek ma prawie 2 lata. On jest myty przynajmniej od roku w. w od roku? Dobra, może, może od pół roku. Nie, no więcej niż pół roku, bo ja przecież to kupiłem jakoś około. Z 9 miesięcy jest myty w. Ten. Też mam zapełnione słowa. Nie pralka. No, w automat... Jezus, majętnia. ja, mi, nie mi. Widzicie, jak to jest, jak jest dysleksem? Czasami człowiek nie potrafi sobie przypomnieć prostego słowa. Dishwasher. Nie pamiętam, jak jest po polsku w tej chwili. Dobra, nie zajmuje czasu. Naprawdę, teraz mnie to będzie męczyło, ale nie mogę sobie przypomnieć. idźmy dalej. Więc jest w Diswasherze myta. I widzicie, kolor się trochę zrobił taki bardziej zielony niż czarny. Jeśli chodzi o napis, ale dobrze się trzyma. Więc mam nadzieję, że nasz kubek będzie tak samo. Niestety, co jeszcze nie przeszło, ale to jest w drodze, są podkładki. To są podkładki takie jak te, które wam kiedyś pokazywałem. Moja jest bardzo zniszczona, bo to jest stary prototyp robiony z rok temu. Ja, no, przyznam się szczerze, nie traktuję jej zbyt dobrze. Mniej więcej został będzie się składał z kubka i podkładki. Moim obecnym wyzwaniem jest wymyśleć, jak to do was dostarczyć, osób, które wygrają konkurs. Konkurs, jak mówiłem, jutro będzie ogłoszony na Facebooku, regulamin jest już gotowy. Co jest do zrobienia? Dwie rzeczy. Po pierwsze grafika, zdjęcie czy jakiś utwór na temat waszej tak zwanej kubki wstydu, czyli książek rozwojowych, YouTube'ów, YouTube nagrań do rozwój, kursów kupionych pod rozwój, które obiecywali, kupiliście z zamiarem przerobienia i nigdy tego nie zrobiliście. I do tego mówię, że to nie musi być fizyczne zdjęcie kubki, może być na przykład zrzut pulpitu, gdzie macie tysiące takich materiałów przygotowanych. Bo ja w erze elektronicznej. Jeśli macie jakiś pomysł na kolarze i tak dalej, to wszystko się liczy. Czy będzie, jak będą nagrady rozdzielane? Co nam się spodoba? Czyli to nie znaczy tak, że największa kubka wygra? Nie. Może, wygr może dostać jakiś kubek, ale plan jest taki, że chcemy, żeby poszło to do różnych ciekawych rzeczy. Drugą częścią tego jest, że poza zdjęciem chcielibyśmy, żebyście napisali, co uznajcie za jakość. Czym jest dla Was jakość, jakie jest Wasze spojrzenie na jakość. I to znowu, nieważne czy jesteście deweloperami, testerami, pmami i tak dalej, jak Wy rozumiecie jakość. Jak będą rozdzielane nagrody? Przewiduję pięć nagród będą wybierane za fajne zdjęcie, 5 nagród będzie wybierane za fajny opis. Mogą się, to może się zmienić, to nie jest sztywna zasada ale mniej więcej tak to planuję podzielić no i jeśli chodzi o konkurs tyle, kolejna rzecz debata, będziemy rozmawiać w Boże Ciało o testowalności, tak, będziemy nagrać to Boże Ciało wieczorem, będzie to live, materiał z live'a będzie dostępny później na YouTubie przyznam się szczerze, zrobiłem tutaj parę fuck i to jest taka też dla mnie nauka, bo po raz pierwszy yy, koordynuję coś tak dużego. A mianowicie jeden z uczestników, na przykład, dowiedział się o terminie z odcinka, bo nie poinformowałem wszystkich poprawnie, kiedy, który termin wygrał. Yy, inny użytkownik, nie, jakoś gdzieś rozwinęliśmy się, bo od początku myślałem, że, że to była dyskusja, że wszyscy chcieli live'a. Okazało się, że po prostu... E, ktoś myślał, że po prostu zrobimy nagranie na, na zimno i później będzie edytowane. E, nie wiem, jakoś tak. Muszę się jeszcze dużo więcej nauczyć rzeczy, jak takie rzeczy koordynować, jak takie rzeczy e, pisać. Podejrzewam, że też tutaj dużo ma do czynienia, że to się działo w momencie, gdy pomagierka była na urlopie, więc nie, był, nie było kogoś, kto by mnie tak połubie że głupoty gadam. E, no, ale... Powoli wracamy do normalności. Ostatnią rzeczą na dzisiaj z podsumowań to jest to, że eventy nie działają. W sensie zakładka eventy na zakończenie nie działa. Um, czemu? Przyznam się szczerze, co mi pokazało wystąpienie na For Developers i na LDI. Ja jestem zmęczony eventami online. Ja. Zajęło mi chwilę, żeby zrozumieć, czemu mam problem, żeby wybierać jakieś eventy do powiedzenia i czemu z większości rzeczy, o których mówiłem, mimo że chciałem, później nigdy nie poszedłem. Po prostu jestem z nimi zmęczony. Już mam dość eventów online, mam dość próby przenoszenia mitapów dalej online. Muszę to, może to pewnie rozwinąć. Mam dość konferencji i meetupów online. W momencie, gdy planujemy, co zrobić, co jest planowane pod format online, bo są takie rzeczy, są live, są na... i dlatego właśnie chciałem, żeby to miało formę live'a, dalsze spotkanie. Tu widzę jeszcze pokój, że my mamy integrację z użytkownikami, rozmawiamy i tak dalej, a nie próbujemy przenieść meetup czy konferencję online. To nie działa, to dla mnie nie działa i dlatego chcę iść w stronę, żebyśmy się dostosowali do ery, właśnie internetu, do internetu, żebyśmy poszli Internet Native. Jak to wypali? Zobaczymy. Ale co to oznacza? To oznacza, że w większości wypadków nie zobaczymy, nie zobaczycie już eventów, meetupów w ramach odcinków. Nie mówię, że zawsze, bo jeśli coś ciekawego się pojawi, to to się znajdzie, ale tu już skończyła się era, że ja będę na własną siłę, na, ten, na własną rękę szukał rzeczy, żeby o czymś ciekawym powiedzieć. Jeśli ktoś mi podeśle, że hej, mamy taki, taki event, Powiem, jeśli na przykład zobaczę gdzieś na Facebooku, na Twitterze ciekawy event, powiem o nim. Ale nie będę tego szukał. Yy, co zamian? We wtorki, czwartki są IT-słówka. Co będziemy robić poniedziałek środek piątek? Nie wiem jeszcze. Mam tutaj propozycję do Was, że jeśli macie jakieś pomysły, dawajcie znać. Okej, okay. powoli kończymy czas się dzisiejszy odcinek. Dziękuję, że za Jeśli dotrwaliście do tego momentu, jesteście zajebiści. No i do zobaczenia jutro.